Halo, witajcie, to znowu Ryfek. Witam w kolejnym samym wtorku, tak jak mówiłem, Plague Inc. dzisiaj. O co tutaj chodzi? COVID-19. Boże, ja w tą grę grałem ostatni raz na swoim pierwszym smartfonie. To był jakiś rok 2011 chyba, czy 12. Tam żadnych DLC nie było. Pamiętam, że 3 lata po tym, jak zacząłem w to grać, czy ileś, wyszło jakieś DLC z małpami. Nie wiem, nie ogarniam, o co tu chodzi, ale robimy chorobę piguły, bo już mam dosyć tych pigułów, Isaacu, to jest gówno. O co tu chodzi? Główna gra, kurę modę, oto nie mam DLC. Nie potrzebuję samouczka, nie potrzebuję speedruna, gramy. Nowa zaraza została odkryta, tryb jedno to jest ta zaraza, o co chodzi? Gdzie ja powinienem być kamerką, żebym wam tutaj nie zasłaniał czegoś? Kurde, nie wiem, tu mi się wydaje dobre miejsce. Na razie zostawię, dobra, na razie zostawię tu, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Shadow Plague w tryb jednoosobowy dostałem, dobra, gramy bakterią. Muszę wygrać bakterią, żeby grać wirusem, dobrze, gramy. Nie wiem jak będzie z głośnością, ale mam nadzieję, że będzie ok. Odblokowane zarazy 27%, no powiem wam, że jak na samym starcie 27%, o małpia grypa, to wyszło parę lat po tym jak zacząłem grać. Dobra, bakterią gramy, a czym ona się... Najczęstszy typ zarazy, nieograniczony potencjał. No proszę bardzo, geny jakieś mam. Nie mam. Premia ATP, spięcie cytochromowe. Boże, co to jest w ogóle? Ja pamiętam, że miałem na telefonie, odblokowałem DLC coś, zmieniłem telefon, nie miałem już nic. I mi było szkoda, bo 10 zł na to dałem, ale gówno. Normalny tryb. 67% ludzi myje ręce. Aha, to mało trochę. Lekarze pracują 3 dni w tygodniu. Widzę chyba, wypisz, wymaluj Polska w pigułce. Chorzy ludzie są ignorowani. O, jeszcze lepiej. Dlaczego? Chorzy ludzie zamykani są w więzieniu, chyba psychicznie. Co tu jest w ogóle? Pikuły, proszę bardzo, gramy pikuły. Witamy w Plague Inc. Dobra, w prawym górnym rogu to mam już, widzę, że zasłaniam. Wezmę się do lewego, dolnego rogu i podgłoszę trochę gierkę. O Jezu, jak się dzieci śmieją. Witamy w Plague Inc. Jesteś nową bakterią. Aby wygrać musisz... Jak to nową? Nowym? Nową! Nie ma nowym bakterią. Aby wygrać musisz... What the fuck? Wirus elektryków! Przestańcie mi światło wyłączać. Ja nie wiem, co się dzieje. Światło mi się wyłącza na chacie ciągle. Dobra, ściszę jednak tę grę, bo jest głośno. Na minus 18 i 2, dobra, może być. Muszę wyewoluować, rozprzestrzeniać się na świecie, zabijając wszystkich ludzi w ostatecznej zarazie. Wybierz kraj, aby rozpocząć swoją zarazę. Kiedy go wybierzesz, będzie można zobaczyć więcej informacji. Rozbij bańkę startową. Dobra, gdzie zaczynamy, widzowie? Zawsze jest głupio zaczynać w Grenlandii, za łatwo i w Chinach, nie? To każdy tak zaczyna. Kogo najbardziej nie lubimy w nie... Dobra, nie, no nie, tak też nie. To ja może zacznę u naszych czeskich sąsiadów. To jest Austria chyba, nie Czechy, nie? Gdzie są Czechy? To jest Słowacja? A gdzie są Czechy? To jest Austria, nie. To jest, o, jest Austria, to są Czechy. W Czechach zacznijmy, u naszych czeskich sąsiadów. Nie wiem, jak oni gadają, ale nieważne. Europa Środkowa, aha, ale gówno, gdzie są Czechy? I dobrze, nie ma Czechów, jest Polska. Pikuły zaraził pierwszego człowieka, słaby, przystosowany do zimnego klimatu, musi ewoluować przy pomocy punktów DNA, by zarazić więcej osób. Ty, ale tutaj wam zasłaniam za to, ile mam punktów choroby. To jest dobre miejsce, mi się wydaje. Newsy będziemy czytać w lewym górnym rogu, jest gituwa. Dobra, tu jest świat, tu jest ekran świata, ogółem, szczepionka, ile ludzi jest chorych. A tu jest rozwijanie bakterii, data rozpoczęcia, Europa Środkowa, tu jest napisane. Nic więcej, więc to was nie interesuje, mogę wam to zasłaniać. Rozprzestrzenianie? Kurde, no ale tu jest gówno, tu nie ma miejsca dobrego na ustawienie kamery! Po co ja to z kamerą nagram? Dobra, w prawym dolnym rogu jest ok chyba. Co jest?! No panowie elektrycy, ja przepraszam! O co chodzi? Z tym prądem dzisiaj! Dobra, ja zastanowię się, gdzie kamerę, ZW. Dobra, jestem, widzowie. Mam 6 punktów choroby i tutaj się pryszcze robią na Czechach. Co my możemy tutaj zrobić? Czas leci, jak tutaj jestem w tym oknie, czy nie? To jest 16:10. A, bo spauzowany czas, 17, 18, to szybko leci. To już 19, 20, 21. Nie, nie idzie, dobra. Mam 7 punktów DNA. Zaraźliwość, dotkliwość, śmiertelność żadna. Ja z tego co kojarzę, muszę to rozwinąć tak,
żeby to była duża zaraźliwość, a mała dotkliwość i śmiertelność. Żeby nie skumali, o co tutaj chodzi. Kaszel, o kaszel palacza, to by mi się przydał. W obszarach miejskich, to nawet nie najgorsze. I wiecie co jeszcze się powiększę, bo pa. Zasłoniłem wam wszystko oprócz daty, ale nie wiem co to jest ten pasek. To chyba jest szczepionka. A to szczepionki na razie nie ma, to mam ją w dupie. Nudności, niewielkie szanse zakażenia podczas całowania. Nie, tu ludzie w Czechach się nie całują. Bezsenność. To jest zbyt podłe, żebym to ludziom dał. Torbiele. Bolesne guzy zawierające jamy wypełnione patogenem. Niewielka szansa pęknięcia zdolnego rozprzestrzenia choroby. Takie pryszcze trochę. To młodych zaatakujemy. Spadek liczby czerwonych krwinek lub hemoglobiny we krwi. Niedotlenienie narządów. O, tutaj też nie za bardzo. Odporność na zimno to my chyba ogólnie mamy. Odporność bakteryjna tworzy powłokę bakteryjną chroniącą przed wszystkimi klimatami. Niezłe. No ale my tu rozprzestrzenianie. Kaszel może damy. Dotkliwość prawie w ogóle nie wzrasta, a zaraźliwość gituwa. Lecimy w kaszel. Co tu jest? Zapalenie płuc. Ludzie w zimnym klimacie szczególnie narażeni. A to śmiertelność się zwiększy? Jak? Coś kurde, zapalenie płuc to jest groźne. Kichanie. To idę. No i co? Torbiele przeciw gimnazjalistom tutaj, żeby im pryszcze pękały. Obrzydliwy będzie ten odcinek chyba. Nadwrażliwość zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznych. Zamożne regiony szczególnie zagrożone. O, to nie Czechy. Pozdrawiam czeskich sąsiadów. O, ogólnie dużo osób z Czech mnie ogląda. Pewnie Polacy, co w Czechach żyją. Ale z roku na rok coraz więcej. Paręset osób to jest. Pozdrawiam. Kieszenie zakażonej tkanki są bolesne. Ropnie. Ale brzydliwe to jest. Zwierzęta gospodarcze. No tam to wiocha jest. Ale to ja nie chcę łowicza zakażać, tylko Czechy. Bez przesady. Gryzonie. O, to w mieście. To się przyda. Owady nie za bardzo, bo to w Afryce bardziej. Przez krew to też nie. Powietrze, woda. O, to zawsze łączyłem. Pamiętam, to zawsze łączyłem. Dobra, ja włączam grę. Wydaj, o, rozwin swoją chorobę. Dostałem achievement, widzowie. Wydajesz punkty DNA, aby ewoluować twoją chorobę, odblokowałeś więcej opcji. Zbierz więcej punktów rozbijając bańki oraz biohazardy zarażając ludzi. Wiecie co, ja mega się boję, że ta gra jest trochę przygłośna, naprawdę. Ale będzie pauzowania dzisiaj, dobra. Jesteśmy w świecie, Europa Środkowa zakażana. Przyspieszamy grę. Rozbij bańki DNA, dostajemy dodatkowe punkty DNA. U, już mam 6, dobrze, na bogato. Woda? Oni mają dobrą wodę chyba, nie? I powietrze też. No, woda, powietrze, to ja bym to rozprzestrzenił. A tu co jest napisane? Kiedy? 19, dobra, kaszel i tak dalej, to też gówno, że zakrywam. Ile tu potrzebuję? 9, dobra. Lecimy wodę, powietrze, widzowie. Medycyna spowalnia szerzenie się choroby. Bogate państwo z wysoką jakością opieki zdrowotnej. Na pewno. By szerzać się szybciej, odporność na leki musimy wyewoluować. A bez kina, tylko 12 zarażonych! Pikuły zaczynają się rozprzestrzeniać. Pikuły roznoszą się z osoby na osobę w Europie Środkowej. Rozwija się gwałtownie. Zarazę kontrolujesz bezpośrednio poprzez ewoluowanie. Dobra, ty, jakieś odporności na leki tu musimy dać, bo bogate kraje tutaj niby są w Europie Środkowej. Na pewno. Przyspieszamy to i ciśniemy. A teraz przez powietrze i wodę. Ty właśnie, bo ja muszę inne kraje zarażać. Nowa Zelandia, epicentrum zmiany pola magnetycznego. Co? Z jakiej paki? U Beskitu jeszcze Nową Zelandię weź zakaź. Nowa Zelandia jest do dupy, Grenlandia jest do dupy. Ale ja mam w zimnym kraju, to trochę łatwiej mi będzie. Ty to może morzem? Przez wodę. Zacznijmy od wody, rozprzestrzenianie wodą. Także szerzenie się przez drogę morską. O właśnie, bo drogą morską ważniejsze są rzeczy niż przez powietrze do zakażenia. Bo aż mi się bekać zachciało, jak patrzę na te objawy choroby. Takie potężne beki powinny być objawami choroby. Dobra, 103 ludzi, ponad setkę już mamy. Informacje o kraju mam. O, to zimny kraj. Wilgotny kraj. Bogaty kraj. Co to jest? Narodowy poziom priorytetu. Ekran wykresu. No, dużo nie wzrosła. Dużo nie wzrosło nasze zakażenie tutaj. Ja lecę turbo w wodę, widzowie. 16 punktów DNA, czekam. Pikuły zaraża kilkaset osób w Europie Środkowej, zwiększając szanse na zakażenie zdrowych ludzi. Kontynuuj rozwijanie zarazy. Ale lubię grać gry, w których jestem złym człowiekiem. Bo normalnie w życiu jestem bardzo dobry. I pomagam wszystkim.
Ile tutaj trzeba? 16 punktów DNA, dobra, dzida, trójeczka. Kiedy do Polski to dotrze? O nie! Ja jestem Volksdeutschem, Czechdeutschem jestem, bo tak blisko kraju zacząłem. Pikuły zaraziły już tysiące osób w Europie Środkowej. Pikuły dostały się do Włoch! Tak jest! Tak jest! Przechodzimy z kraju do kraju, widzowie! Ewoluujemy wodę! Co jest z tą... Dlaczego? Panowie elektrycy, no! Ty, coś dzisiaj jest nie tak z tą kurde tu! Rozbij bańki infekcji, by dostać punkty DNA. Czerwone bomble pojawiają się, kiedy zarazisz nowe państwo. Elegancio, to kojarzę. O, na Ukrainę dobiliśmy. O, proszę bardzo, Krym ukraiński. Bardzo dobrze. Pikuły zakaża więcej państw. To jeszcze do sąsiada się dobijmy. Ale Polska została... A, w Polsce już jesteś. Ej, coś dzisiaj jest nie tak z tym. Bez kitu, nigdy tak nie miałem. Tylko dzisiaj tak się zaczęło. O co chodzi? Może wyłączę ja? I włączę znowu ja. I że teraz już wie, że ja wyłączyłem i się nie samo nie ten, nie? Nie wiem. To co? Powietrze, nie? I tam tutaj był, że jakiś coś tam aerozol, pamiętam, takie ulepszenie. I lecimy z kraju do kraju. Pikuły zmutował, rozwinął nadwrażliwość bez tego. O nie! Żeby on nie mutował jakiejś gówna. Nadwrażliwość. Wystąpienie reakcji alergicznych, które mogą rozproszyć system odpornościowy. Bardzo dobrze. Wiecie co? Tu najmniej zajmuję. Myślałem, że jakieś newsy będą, a tu w dupie. Zakrywamy Kanadę! Trochę mniej. I trochę USA. O, elegancio teraz jest. Przepraszam, że tak cały czas coś zmieniam, ale wiecie o co chodzi, no. Pierwszy raz w to gram od... długo. Ej, dobra, bo nasza choroba przestała się rozprzestrzeniać. Ja tu punkty potrzebuję. Kraje bałtyckie. Więcej zakażonych niż przy gruźlicy. Co ty gadasz? 10 milionów już? Grubo. Ty, ja bym wziął jeszcze odporność na zimno kolejne, bo tu wszystkie kraje są zimne. Tu poleci na pełnej zaraz. Jak? Europa! Nowa niegroźna choroba rozprzestrzenia się. Europa Środkowa, w trakcie rutynowego badania lekarz odkrył nową chorobę, którą nazwano pikuły. Inne kraje również zgłaszają jej obecność. Dobra, to teraz cokolwiek tu wyleci z Europy Środkowej, to... Jak rozpoczęto pracę nad lekarstwem? Już? O, mamy Rosję, bardzo dobrze. Grenlandii mi zakaź. Drogą morską. O, tutaj leci statek zepsuty. Menu świata zawiera przydatne informacje, no. Lekarstwo. Za 67 lat ukończą, to w dupie ich mamy. Dobra, ja bym naprawdę to rozprzestrzenianie się międzykrajowe rozwinął bardziej. Czyli powietrze teraz. Bo tutaj w tych krajach to tu sierzy się panikę w ogóle. Więcej zarażonych niż HIV. Dużo. Sam wiem, bo miałem kiedyś. Dobra, przepraszam, z takich rzeczy się nie powinno żartować. Lecimy. Ej, no tutaj to są takie czerwone bąble. Dobijamy się do Szwecji. To są bogate kraje, zurbanizowane, wielkomiejski kraj, bogaty, ale dobra, no. USA, widzowie, USA, mamy to. No to teraz jeszcze tak, powietrze i mamy ekstremalny bioaerozol, nawet kojarzyłem tę nazwę. Patogen omija filtry powietrza i wody dzięki adaptywnej powłoce komórkowej, zwiększa zaraźliwość poprzez samoloty i statki. A także w suchym i wilgotnym klimacie. No ja potrzebuję ten statek koniecznie do Grenlandii. Nie mogę tutaj zacząć zabijać ludzi, zanim się nie rozprzestrzenia na większość świata. Bez przesady. Uuu! Ale bomby tutaj poszły! I w Japan jesteśmy chyba. A nie, w China. Islandia zarażona, bardzo dobrze. Jak, co tu się dzieje? Ale pryszczaci Rosjanie są. 33? Ty, jak ja tu nawaliłem, dobra. Ekstremalny bioaerozol w regionach wiejskich. A jaki jest region Grenlandia? Po prostu zimny. A tu? Nowa Zelandia? A co tam? A Meksyk chyba. Wielkomiejski. Co tu dać? Ty, bo ja tutaj Afryki to nawet, że mnie ruszył. Chyba coś cię trzeba Afryką zająć. Odporność na ciepło. Bang. Odporność bakteryjna. Wszystkie klimaty. Bang. Ciśniemy teraz! Zapraszamy! Jest Grenlandia! Tu jeszcze Nowa Zelandia! Jest Japonia! Dobrze! Nowa Zelandia i mamy to! Chociaż te Indonezja też takie...
Filipiny, jakieś Brunei tutaj. A, wszystko jest jako Indonezja. Okej, dobra. Nowa Gwinea. A gdzie Papua? Papuę zjedli. Nie mamy nowej. Jest tylko Nowa Gwinea. Dobra, w Afryce to chyba owady. W gorących klimatach, tak? Szanse mutacji mi zwiększa. A to może być dobre akurat. Dzień świadomości opikuły. Organizacje charytatywne planują Dzień świadomości opikuły, aby przybliżyć zarys tej choroby. Dobrze, dobrze, tutaj to jest niegroźna choroba. Mam lekki kaszel, mam lekki kaszel. I pryszcze na mordzie. Po czym wam wyskakują pryszcze? Boże, ja mam zawsze trądzik po tym, jak zjem cokolwiek słodkiego. Jak zawsze widać na mojej twarzy, kiedy robię kopiec kreta, bo to jest jedna z niewielu takich dużych rzeczy słodkich, które gotuję. Zrobię kopiec kreta, zjem całe ciasto w dwa dni i potem przez tydzień jestem cały w trądziku. Co tu mamy? Ptactwo? W biednych regionach krew, dobra, ewoluujemy krew. Ale dzida, zaraz jesteśmy w każdym kraju, widzowie. Jest tutaj, pikuły są niepokonane. Ale w Afryce się rozprzestrzeniamy, ale nadal Nowa Gwinea i Nowa Zelandia. Papuę już zjedliśmy. Więcej zarażonych niż przy przeziębieniu. Jakim prawem? Jakim cudem ja tu zaraziłem 1,4 miliona ludzi, a tu zero? Halo, to tak nie działa. Grenlandia jest cała. O kurde, zapalenie. Jakie zapalenie wyewoluowało? Czekaj, 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 czekaj. Śmiertelność! A nie mogę dewoluować? Zdewoluuj! Zdewolaj! Obrzęk może utrudniać oddychanie, okazać się fatalny. Jakbym miał śmiertelność tu zwiększoną, to od razu by zaczęli badać tutaj. O, Madagaskar mamy. Pingwiny nawet się nie obroniły. Mamy Nową Gwineę, widz. Chyba mamy każdy kraj na świecie. Maroko i Algieria. Jakim cudem wy się trzymacie tutaj? Wiejski kraj. Biedny kraj. Algierię mamy, no to Maroko za chwilę też będziemy mieli. Dobra. Odpalmy może tak. Patogen rozwija odporność na antybiotyki, to mnie nie obchodzi. Spowalnia pracę nad lekiem. O, to dobrze jest. Przetasowanie genetyczne, to też było dobre. Ja rozprzestrzeniać się chyba bardziej nie muszę, nie? O, umieść swą zarazę na czarnej liście RMS. Achievement dostałem. Zaraza pikuły mieszana na liście obserwowanych chorób. Mimo niewielkiego niebezpieczeństwa rozszerzono rządy, że może pojawić się bardziej śmiercionośny typ. No dobra, widzowie, Maroko nam zostało. Australia przed... O nie! Są tu jakieś objawy na kangury? Żeby torby ludziom rosły i umierali od tego? Nie, to po Australii, wysypka. O, wysypka na kangury. A ja was przepraszam, był Katar, ZW. No i jestem, a jak jesteśmy w temacie Kataru, kichanie. Kurde, ale ja nadal nie mam Maroka. Rozbijaj banki leku, to nie będą się leczyć. Za rok będą mieli... regiony wiejskie, o, zwierzęta gospodarcze. I może przejdzie między granicą. I ptactwo, piractwo. Dobra, więcej nie daje na rozprzestrzenianie. Lotniska zamknięte, co? W Australii? Jakim... Jest! Mamy Maroko! Jak to paraliż zmutowali? Znaczy utrudnia leczenia, bywa śmiertelny. Może być. Znacznie trudniejsze do wyleczenia, śpiączka. Niewydolność wielonarządowa. Nie, ja ich jeszcze zabijać nie chcę. Ja tutaj rozprzestrzeniamy się. Co na kangury może zadziałać najbardziej? Pocenie się. Bardziej niebezpieczne w zimnych klimatach. Nie, to tam jest ciepło. Wzrost temperatury. O, gorączka na kangury, ta. O, wrzodzenie skóry, zarażliwość. Proszę bardzo, martwica. O, to nie, to brzmi źle. Nudności, żygające kangury. Wymio... O! Obrzęk płuc. Biegunka. O, to nie będę mówił, jakie kangury. Ej, bo ja już nie mam tych. Odnotowano pierwszy zgon w Boliwii. Ej, bo ja już nie mam punktów, a ja muszę śmiertelność zwiększyć. Trochę chyba przesadziłem z tym wydawaniem punktów. Albo nie. Są dwa sposoby walki z rozwojem leku. Ewoluują agresywne objawy, by niszczyć państwa, bardziej zauważalne, lub ewoluuje odporność na lekarstwo, mniej zauważalne. Ty, bo ten świat się trochę tak wziął za te leki. 170 dni do ukończenia. Globalne badania skoncentrowane na lekarstwie. Ty, bo ta Afryka Środkowa i Maroko.
pocenię się. O nie! Ale to się rozwija szybko. Dobra. 134 dni. Damy radę. Więcej ofiar niż przy czarnej śmierci. Dobra, ja tu muszę koniecznie rozwinąć gigantyczne jakieś objawy zabijające ich. Czekaj. To jest nawet niezłe. Zakażenie ogólnoustrojowe, 27 punktów. Ale ja bym chyba poczekał na coś takiego. Tu 37, tu 38. Ta wydolność wielonarządowa, 38. O, to mało mi brakuje. I ciśniemy ich. I jazda, jazda, jazda. Techno, techno, techno. Oj nie. Ej, ja już nie dostaję punktów. 80 dni, 80 dni. Dobra, muszę coś kupić. Zakażenie ogólnoustrojowe. Przesadziłem trochę, bez kitu. Kombinacja objawów. Kichanie i biegunka stają się przyczyną niepożądanych wypadków, obniżając produkcyjność i zwracając uwagę na pikuły. Jak? Śmierć ponad 120 milionów ludzi na świecie. Lekarstwo w 50... O! Przegram to. Rob nie wybadali. Ej, bez kitu. Przegram to. Włochy zaczynają się załamywać. Leci, 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 leci. Więcej ofiar niż przy czarnej ospie. Czekaj, mam na to przetasowanie genetyczne? 22. Nie sądziłem, że nie będę już punktów dostawał! I przegraliśmy. Ale jestem debilem. Niewydolność wielonarządowa! Czekaj, 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 czekaj! Wybadali to! Ja muszę teraz rozprzestrzenianie z devil... Zwracaj mi punkty. Ile ja potrzebuję punktów na przetasowanie? 22. Wszystko tu zwracaj! Jeszcze damy radę! Ja już rozprzestrzeniania nie potrzebuję. Tu nie ma już zdrowych ludzi na tym świecie. Panato! Przetasowanie genetyczne. Halo? O, pomogło teraz, dobra. Już mówię, Jezus, ale to i tak 17 dni jest do ukończenia. Stać mnie na drugie przetasowanie? 27. 20 mam punktów, ty, jeszcze. Ja mam pomysła. Ile to kosztuje? 27, bang. 88, za ile tu? 27! A zarażenia? O, ale martwi rosną! 21. 32 punkty. Eksplozja nuklearna pustoszy kraj. Jestem pierwszą osobą, która się tak cieszy do takich rzeczy. Mamy to, widzowie. Brazylia panuje anarchia. Tak jest. Nie wybadacie już tego. Do widzenia! Do widzenia! A to ja se jeszcze guzy wyewoluuję. Pozdrawiam. 50 milionów ludzi zostało. 30, 20, 15. O, 70 osób w Australii. Chyba nikt nie pracuje nad szczepionką. Jak ktoś jeszcze mi tu wyleci samolotem przy zero ludzi, to ja oszaleję, nie? Kto żyje w ogóle? Kto tu został ostatni na świecie? Gdzie to sprawdzić? Świat? A, tu są już co nie żyją. Proszę ba, Brazylia się trzyma. Kanada się trzyma. 15 tysięcy ludzi. W Brazylii ile? 50 koła. Chyba najwięcej. I ta Algieria. No, ta Algieria się trzyma najbardziej. Kurde, balans. No ale dobra, długo nie przeżyje. Pikuje, jest bliski zniszczenia ludzkości. Ostatnich kilku ludzi wie, że są świadkami końca ludzkości. Oj, 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 oj.
Kto żyje? Bałkany! Co ty gadasz? Jakim prawem? Chyba wódą tam się wyleczyli. Tak długo. Dobra, ostatniego dnia kto będzie żył? Bałkany! Ostatnią ostoją człowieczeństwa! Pykły wyeliminował całe życie na ziemi. O, byłem pewny, że już przegrałem, nie? Ale jazda. Panato. Bang! A to jest tempo gry normalne? To się wolno rozprzestrzenia, szczerze mówiąc. Wynik pewnie nie za dobry, bo postęp bawę dosyć duży. Mój bakteria zwany Pikuły właśnie spłutoszył świat w ciągu 902 dni. Kto to wstawia na Facebooka? Kto to wstawia na Twittera? Nie ma Twittera. Udostępnij za pomocą e-mail! Kto sobie wyobrażam takiego, nie wiem, wujka jakiegoś, kto odkrył tę grę i zrobił jakąś śmieszną nazwę choroby i swojemu bratankowi wysyła. Zobacz, co zrobiłem! I beka. Typ genu kserofil, typ zarazy wirus został odkryte w trybie jednoosobowym. Dobrze. Elegancio, widzowie. Elegancio. Daliśmy radę. Jakimś cudem. W ogóle jestem w szoku. No śmieszna taka giereczka na jeden losowy wtorek, nie? No bo z tego serii robić, to za każdym razem tak samo wyglądało. Chyba że te bakterie się o siebie jakoś bardzo różnią. O, szybko mutujący, trudny do opanowania, ale no to i tak jakoś giga by się od siebie nie różniło. Mimo, że jest troszkę śmiesznie. Co jest dzisiaj z tym światłem? Oszaleję! Bakteria prądownicza mnie dotarła do Skierniewic. Dobra, ja wam, widzowie, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i się widzimy niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa pa!